Grzegorz Sienczewski, pracownik IBM, codziennie spędzający długie godziny w biurze, zaczyna myśleć o jakiejś wyprawie. Ale takiej niecodziennej. Takiej, która zaspokoiłaby tęsknoty podróżnicze, pozwoliła oderwać się od stresującej cywilizacji i dała chwilę wytchnienia. Zaczyna szukać. Przegląda mapy, przewodniki, internet, znajduje Ferguson Lake. Miejsce rekomendowane jako najlepsze na Ziemi do wędkowania. To jednak go jeszcze nie zadowala. Wzrok przykuwa dalsza część mapy, Ziemia Baffina, będąca częścią archipelagu arktycznego. A na niej malutki punkcik, Pond Inlet. Malutka miejscowość o 750 mieszkańcach i o reputacji najlepszego w świecie miejsca połowów wędkarskich. Grzegorz rozpoczyna pierwsze rozmowy z przyjaciółmi. Bez namysłu dołączają do niego Kazimierz Romanowski, Piotr Toruń i Waldemar Reczydło. Pierwsze zebrania, pierwsze problemy. Transport, ubrania, wyżywienie, osprzęt do łowienia. Nie bardzo znają warunki pogodowe i mieszkalne, do których muszą się przygotować. Próbują więc nawiązać kontakt z mieszkańcami docelowego miasteczka. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności okazuje się, że jeden z nich chce otworzyć firmę turystyczną i z przyjemnością rozpocznie swoją przygodę biznesową od obsłużenia przybyszów z Polski. Pan Liwaj, przyszły przewodnik, odpowiada na wszystkie pytania i wędkarze mogą rozpocząć przygotowania do podróży. Zakupy idą sprawnie. Żyłki, kołowrotki, kije, blachy, czapki, obuwie, śpiwory i rękawiczki. Czy to na pewno wszystko? Rośnie zainteresowanie podróżą. Zgłaszają się następni. Po naradzie z panem Liwaj postanawiają jednak pojechać w szóstkę. Tyle bowiem osób oprócz przewodnika i jego brata może maksymalnie zabrać łódka. Dołączają więc Kuba Pochłopień i Andrzej Gorlewski. 6 biletów na samolot i nasi polarnicy wyruszają 16 sierpnia 1996 roku z Toronto do Pond Inlet. Trasa nieco skomplikowana, a więc lecą z Toronto do Montrealu, stamtąd do Iqaluit. Następnie śmigłowym samolotem do Holbeach, żeby wreszcie wylądować w wymarzonym miejscu. Na ich zegarkach godzina 11 wieczorem, a w Pond Inlet jasno jak w dzień. Przymiarka skafandrów i są gotowi do wyprawy. Woda, łódź, przewodnik i wszędzie dookoła ryby. O czym jeszcze można marzyć? Na plaży witają ich niezbyt przyjaźnie miejscowe psy. Piękne haski, które jednak nie wyglądają na bardzo szczęśliwe. Siedzą na uwięzi w wykopanych przez siebie norach, ażeby uchronić się przed zimnem i wilgocią. Młodsze chodzą luzem i objadają się pozostawionymi resztkami po rybach, fokach i karibach. Wchodzą na ląd i przeżywają autentyczny szok. Takiej ilości ryb, mówi Waldek, to nie widziałem nigdy w czasie swojej 20-letniej kariery wędkarskiej. To było coś zupełnie fantastycznego, potwierdza Kazimierz. Wszystko jest ważne i interesujące. Przygotowanie podłogi, umocowanie namiotu, zagospodarowanie prowizorycznej kuchni. No i oczywiście następna sprawa to rozejrzenie się po okolicy. Godzina 7 wieczorem, pora na kolację czy może wypoczynek, ale nikt nie chce nawet o tym myśleć. Prześcigają się w przygotowaniu sprzętu i prawie biegiem docierają znowu do łowiska.
stają koło siebie, zarzucają wędki, a ryby po prostu je łapią.